Dla pełni doznań pamiętaj, żeby włączyć pełny ekran przed oglądaniem filmu, po to, by przeżyć dokładnie to samo, co autor filmu. Hej wszystkim, jestem Dizzycowski, a to jest The Mask Reveals Disgusting Face. Czyli o zdjęcia maski zobaczyliście pięknego, albo raczej brzydkiego Dizzycowskiego. To jest typowy horror zpikselowany, ale no wiecie, no bez zbędnego wstępu po prostu zacznijmy grę. Wiecie, w ogóle odpalenie tej gry przy nagrywaniu to jest... Muskojeb, ale zaraz wam powiem, będziemy już grali. 2 lata minęły, odkąd zdiagnozowano mnie kliniczną depresję. Od tego czasu rzeczy nie działy się zbyt dobrze. Moi przyjaciele starali się mi pomóc, ale nic nie pomogło. Ostatecznie wygląda na to, że przestali próbować. Myślę, że zawiedli się mną. Kiedy cała moja nadzieja zniknęła, zacząłem czuć, jakbym był po prostu jakimś narkotykiem dla ludzi. Zdecydowałem się spędzić trochę czasu w samotności, w pustym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Z dala od jakichkolwiek problemów, z dala od zawiedzionych przyjaciół. O nie, przyjaciele mu zawiedli się na nim. Wkrótce zdałem sobie sprawę z tego, jaki to był zły pomysł. Po tym, jak spędziłem miesiąc w samotności, straciłem zupełnie głowę. Mój ból urósł. Stałem się paranoikiem. Ale to nie jest najgorsza rzecz, jaka się stała. Coś dziwnego stało się w tym domu. Dzisiaj zauważyłem, że mój dom jest otoczony przez klatkę. Wygląda na to, że pojawiła się znikąd. Próbowałem się przed nią przedostać, ale bez żadnego skutku. Jestem tu zamknięty. Lecz dlaczego? Poza tym czuję się, jakbym nie był tutaj sam. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Słyszę i widzę rzeczy. O Boże! Naprawdę. Musisz się udać do lekarza. Więc zaczynamy grę. Oczywiście musimy grać w trybie okna, dlatego że nie da się jej normalnie nagrać. Idziemy sobie pograć w Minecraft. Nie mam teraz potrzeby używania komputera. No nie ma potrzeby, ale komórka nie mogę jej użyć, więc nie będzie mi latarki standardowej. Dobra, wychodzimy stąd po prostu. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby najpierw sprawdzić sobie to piętro. Z tego co widzę, to tym piętrze nie ma nic poza mikrofalówką. Nie jestem głodny. Szkoda, że nie jesteś głodny, bo ja jestem głodny, a może tak naprawdę to mózg pata ci figle. Podejrzany kosz ciągle się na mnie gapi. Czuję, że będzie on wyjątkowo irytującą rzeczą w tej grze. Ja już to wiem, po prostu. Takie jest życie. Może pójdziemy na góry zamiast eksplorować? Akurat potrzebujemy klucza do tego, więc standardowo będą takie pewnie malutkie puzzle do rozwiązania. Kwiatki się na mnie patrzą. Nienawidzę tego, tych skrzypiących drewnianych podłóg. To jest takie klisze w grach horrorowych. To jest po prostu wiadomo, że coś się zaraz stanie, ale... Ale widzę jakieś pudełko. What the fuck is this? Zarazem pudełko baterii, no dobra. Podoba mi się, może być. Czemu by nie? Mamy pudełko baterii na początek. Halo? Nikogo nie ma. Zresztą mam takie dziwne wrażenie, że jak jestem gdzieś tutaj za rogiem, to zaraz spojrzę i patrzę, a tu będzie potwór, a tutaj potwora nie ma. Rozbite lustro. Nic tutaj nie ma. Nie ma się skakać ani nic, więc możemy stąd spokojnie chyba pójść. Sprawdźmy więc, co czeka na nas. W ogóle co to jest za obrazek? Co czeka nas tutaj? Czy da się stąd wyjść? Tak, chyba wyszliśmy głównym wyjściem. I tu są te what the fuck klatki. Jakaś mistyczna moc odpycha mnie. Odpycha mnie, a tutaj są krzoki, albo to jest trawa niskiego budżetu. Zobaczymy, co tutaj jest. Ała, nie bij mnie mocno. Suko. Co my tu mamy? Dobra, obeszliśmy chyba cały domek, tak jakby. O, tutaj pewnie jest wejście do piwnicy. Idziemy. Jest ciemno. Potrzebuję latarki i baterii, żeby się tam dostać. Okej, spoko, zaraz coś pewnie znajdziemy. Co tu jest napisane? Pewnie jakaś kartka slenderowa, nic nie ma. Nic, kompletnie nic. Naprawdę? Jest klucz jakiś. Bierzemy klucz. Dobra, wszystkie rzeczy, które gdzieś tutaj znajdziemy, będą pewnie się... Co to było? Halo? Czy ktoś tu przyszedł do mnie w tym momencie? Bo bym bardzo był zły, gdyby ktoś tutaj przyszedł, a ja bym nie mógł nic na to poradzić. Ja w końcu herbatki nie przygotowałem ani nic na nasze spotkanie. Ta godzina na zegarku ciągle stoi. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale... Co to było? To chyba to wychodziło stąd, albo stąd? Nie, tutaj chyba stąd to chodziło. Jak tutaj się nic nie rozbiło, to chyba stąd. Aaaa, gówniarze, znowu mi porozbijali szyby. To nie są cyganie, bo cyganie już dawno mi ukradli komórkę, więc myślę, że powinienem odejść stąd w poszukiwaniu jakiegoś innego miejsca albo innego złoczyńcy, który rozbił mi tą szybę. Dzieciaki z sąsiedztwa, to cholerne gówniarze.
Czy my tu mamy otwarte? Tu jest kosz na śmieci! On znowu za mną siedzie, no myślałam, że będzie chodził pewnie ten sam czas. Ja nie wiem, kiedy za mną chodzą kosze na śmieci. Myślę, że to jakaś głowa jest. Zegar tyka, ale nic nie oznacza. 0000. Jakieś tutaj kurde pudełka, nic tutaj nie ma, wszystko się na mnie gapi, 3D w HD. To jest moja stara kolekcja płyt, kanap. Czy tu była jakaś twarz, czy mi się zdawało? 21:31. Wszystkie zegarki w domu przestały pracować, nie działają. Jako, że to był jedyny zegarek w tym... No, cholera, nie ten kod. 2131, o ile się dobrze nie... To jest bez znaczenia, Gary. Utknąłeś. Kompletnie utknąłeś i nie możesz nic zrobić. Całe twoje życie było tylko chodzeniem w dół spirali, a to miejsce tak naprawdę jest twoim końcem. To było od razu oczywiste, że to będzie kod dla tego safe'u, dlatego że tutaj jest zegarek, tam stoi zegarek i to były jedyne liczby w pobliżu. Nie ma innego wyjścia, jak tylko użyć tego jako kod. Okej! Okay. Spoko. Podoba mi się to. Prawie to zabiło, ale... Chwila, nie odnalazłem ni... Oh man. A nie, podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Te ślady krwi prowadzą do łazienki, jeżeli wasza dziewczyna nie wymieniła tamponu, no to właśnie taki widok będziecie pewnie widzieli codziennie rano. No i co my tutaj robimy? Co my tutaj robimy, się pytam? Tak, bo to tak zawsze jest, kiedy schodzimy w dół w jakimś dziwnym horrorze, znajdujemy rzeczy nam bardzo potrzebne, a osoba, która budowała ten dom, na pewno pomyślała o tym, że kiedy będzie potrzebowała latarki, więc tą latarkę schowała do gigantycznego podziemia, do którego można się dostać tylko w momencie, kiedy się rozwali nam kafelka w łazience. Idziemy stąd. Już wiem, gdzie mamy przynajmniej iść, bo mamy naszą magiczną... What the hell? O, bawimy się w Pogo! 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 O, coś tam jest napisane. Czy czujesz się bezradny? Nie czuję się bezradny. Ja czuję się trochę zamknięty i bardzo podejrzewam, że tak naprawdę nasz bohater miał kiedyś ptaszka w klatce i ten ptaszek w klatce stara się nas teraz zemścić w jakiś sposób z tego powodu, że zamknął go w klatce i teraz myśmy mamy czucia w klatce. No, to jest piękne. Ptaki są złe i się na nas mszczą. Nie spodobał mi się ten dźwięk, więc zobaczymy, czy tam się stało. Gdzieś tutaj słyszałem ten dźwięk, gdzieś tu był ten dźwięk. Śmietniki! Zaraz będę miał autyzm jak PewDiePie. Dobra, widzę, że tutaj nikogo nie ma. Będę miał autyzm jak PewDiePie, zamiast beczek będę wołał o śmietniki. Trudno, myślę, że to gdzieś w sposób coś się stało. Najwidoczniej musimy zejść tutaj na dół teraz, do tej piwnicy, zobaczymy, może coś znajdziemy. Mamy latarkę, pamiętajcie, żeby być na full screenie, bo nie wiem, czy gdzieś... O nie, no beczki akurat się pojawiły, nie? I teraz myślę, o nie, beczki, mam autyzm. Chyba nie. Nie pamiętam, żeby ta piwnica była taka duża. Słuchaj, stary, nie pamiętasz chyba wielu rzeczy ze swojego życia i ostatniej imprezy, kiedy później postanowiłeś dać zaliczkę architektowi w postaci dwóch butelek wódki. On te butelki wódki wypił. O, coś mamy, coś znalazłem. Beczki kolejne i... Łom! Mamy łom. Jedyne miejsce, w którym możemy użyć łomu, jest chyba w tym jednym miejscu, tym składziku, który tam widzieliśmy, z tego co widziałem. O nie, no co to ma być? Mam nadzieję, że one się nie pojawiają w jakiś taki nielogiczny sposób, bo to by wychodziło na to, że nie wyjdę stąd, jeżeli się pomylę, bo była taka gra, idź ciągle prosto, albo lewo, albo prawo, że jak poszliśmy w jedną stronę, to się wejście za nami zamykało i to chyba wygląda na bardzo podobną sytuację, że nie mogę wejść do wyjścia, a wiem, że wyjście jest gdzieś tutaj. No i beczka znowu tutaj jest, no i raczej stąd nie wyjdę, no i mi się to nie podoba, bo ten dźwięk oznacza, że wszystko się skończyło chyba, bo znalazłem wyjście. Tak przynajmniej... Sądzę, i chyba się udało. Myślałem, że coś nas goni powoli no już wiedziałem, że się stanie, tak jak się stanie. Dziwne krzoczki, jak zwykle na mnie patrzą. Chyba tutaj użyjemy tego crowbara, bo widziałem właśnie... O, jest ta klatka! To była jedna rzecz, która by nam się wydawała normalną, do której możemy użyć tego łomu, bo tak naprawdę nie było już nic innego, nie było żadnego wyjścia, żeby cokolwiek tutaj zrobić, więc idziemy! Idziemy! Mam nadzieję, że to miejsce zabrodzi mi do wyjścia. Stary, ciekawy... Że przed chwilą martwiłeś się o gigantyczną piwnicę, a teraz dziwisz się, że tutaj, nie dziwisz się, że tu masz jakieś takie podziemne laboratorium?
Czy tutaj coś jest, czy tutaj nic nie ma? Jest duża rura i to chyba tyle. O, jest jakiś napis chyba. Czuję jakby soil, nie wiem co to jest soil. Soil to nie jest sól przypadkiem. Salt to jest sól, nieważne. Czuję jakby coś spadało mi na głowę. Tak długo jak spinam się na moje puste łóżko, wiem, że to koniec. Nie wiem, gdzie jeszcze mógłbym pójść. What? Czy to my czasem nie napisaliśmy? Może to jest jakaś druga próba na wyjścia z tego dziwnego budynku? Halo? Czy to coś się stało na nowo, czy mi się tylko zdawało? Chyba jednak nie. Tylko moje instynkty disowskiego. Dobra. Tak. Widzę, że potrzebujemy znowu jakiegoś klucza. Standardowe składanki, tu raczej nie wejdziemy, bo są zamknięte drzwi, no trudno się mówi. Więc chodźmy gdzie indziej, czyli tutaj do jednego miejsca, gdzie możemy pójść. I co my tu mamy? Mamy krzyż. Halo? Kto tam tak puka? Nie chcę otworzyć tych drzwi. No trudno, jak nie chcesz, to nie chcesz, że ja zawsze takie drzwi otwieram i to zawsze wychodzi nam na plus, bo wtedy wiemy, że co nas będzie goniło. Ale ty nie będziesz wiedział, więc nie uświadomisz sobie tego. Jest sól. Popatrzcie, akurat jest sól. Myślałem o soli, jest sól, nawet pieprz. O, idziemy zobaczyć potwora! Gdzieś tu jest potwór i idziemy go zobaczyć. Szybko, 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 szybko. To poszedł sobie! Już chcę poszedł, naprawdę? To już wiem, że kto zostawił te ślady krwi, kto ma okres. Dobra, idziemy dalej. Nie widzę tutaj na absolutnie nic, co by mogło mnie chwilowo przestraszyć, a po prostu to jest moja odporność wrodzona na wszelakie horrory. Halo, panie potwór, nie na pana potwora, więc spadamy stąd. Dobra. Teraz na poważnie, już wiem, że teraz może coś się nam stać, więc wolę się trochę ogarnąć. Chwila! Nie sprawdziliśmy tam tych drzwi, czy one w ogóle zostały tknięte, więc moment, sprawdzimy je, bo może coś się tam stało. Dobra, nie stało się nic. Takie osoby drzwi, bo sobie stoją po prostu i tyle. Dlatego teraz sobie sprawdzimy tutaj wszystko, tutaj wszystko, tutaj. Idziemy sobie w tą stronę. Idziemy w tą stronę, widzę jakiś... Jest! Mamy kwadrat. Pff. Sześcian, sześcian, mamy sześcian i na to wychodzi, że ten sześcian ma być tutaj włożony. Co to było? Coś tutaj słyszałem. Widzę kolejny sześcian! Bierzemy sześciony. Na to wychodzi, że taka podobną grę mieliśmy z Kupsonem w jednym z gry modów. Więc na to wychodzi, że coś się dziwnego może zaraz stoć. Niebezpieczeństwo. Pewnie to grozi utratą życia, jeżeli wejdę w ten dziwny gaz ulatniający się z tej rury. Więc może pójdziemy tędy. Animacja. Tak jak podejrzewałem, ten jedyny przycisk w pobliżu wyłączył nam gaz. Halo? Disowski jest spółka? Ból głowy? Spierdolenie może. Ho, idziemy stąd. Nic raczej nie zobaczy. Czy tutaj wcześniej było? Chyba nie. Chyba bym tego nie przeoczył, prawda? Nie jestem taki słabym wzrokowcem. Mamy 3 na 4, jeszcze tylko jeden i jesteśmy w domu. Pewnie ostatni jest gdzieś tutaj super ukryty i pewnie coś nas zaatakuje, jakby chciał go podnieść, znając życie. Chyba jednak nie. Chyba tym razem się przeliczyłem troszkę. I jest bardzo miło, bo... BUM! Witamy w kazamatach Disowskiego. Tu jest wyjście oznaczone kolorem niebieskim, a kolorem niebieskim nigdy wyjście nie jest oznaczone. No ludzie, no co myślisz, że jestem debilem? Gdyby było wyjście, to byłoby albo uciekający koleś na zielonym tle, albo by było napisane na czerwono. Zawsze za czerwono. Jeżeli jest na niebiesko, to wierzcie mi, że to jest pułapka. To zawsze jest pułapka. Tak zawsze jest. Jeżeli gra jest zapisana, to oznacza jedno, że coś się zaraz stanie i ja nie chcę wiedzieć, co się stanie. Lepiej, żebyś biegł. I chyba to czerwone gówno, które nas goni, ma tutaj jakiś związek z tym, że mam biegnąć. Więc może lepiej bym po prostu pobiegł. Może jedno z tych wyjść się da odpalić. Chociaż lepiej, żebym po prostu biegł przed siebie. Tak zazwyczaj to działa. Halo? Jest tu wyjście jakieś? Jest wyjście, czerwone wyjście. No a przynajmniej wiemy, że coś nas goniło. Jak to coś goniło, to znaczy, że możemy stąd uciec. Ciekawe, gdzie mam dalej pójść. Nie wiem, no może gdzieś tu, może gdzieś tu. Chyba tu. Mamy pistolet! Co tutaj robi mój pistolet? Jej, mam pistolet. Czemu tu przybyłeś? Nie osiągniesz nic dzięki temu. Tutaj stąd nie ma ucieczki. Utknąłeś tutaj na zawsze. W tym niekończącym bólu staniesz się szalony. Ale
możesz przestać. Wybór należy do ciebie, pewnie będę musiał się zabić, tak? Give up? Oh my goodness, ja się nigdy nie poddaję. Jestem Disneysowski i u mnie nigdy nie ma bad endów. Z tego słynę. Nie poddaję się nigdy. Naprawdę myślisz, że się uratujesz? Tak, uratuję się. Jestem Disneysowski, powtarzam. I ja zawsze prowadzę do dobrych endingów. I dlatego mam tylu widzów. I dlatego zawsze dostaję lajki. Dlatego mogę strzelać. Coś tam jedzie. Coś tam idzie. What the fuck? O, to coś jest tutaj. Dobra, trafiłem to coś. Może się ustawimy w rogu i będziemy na to oczekiwali. Bo ja widzę, że to zaraz mnie tutaj zaatakuje gdzieś. Więc ustawimy się w rogu. Pet shot. Pet shot? What the fuck is pet shot? Nie macie? Ha! What the fuck? Nie, nie udało nam się. Ty bez go trafić. To nie jest. Masz w łeb. Suko, masz karo jedna, gin. Idzie? 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 Idzie, masz w łeb, suko. Idzie? Headshot! Headshot! Nie, udało się nam? Serio? Wygrałem grę? Nie gadajcie. Ej, zabiję go. Mój zajebisty refleks. Disowski CSGO Gold 10 Nova Master wygrał grę. To koniec. Nareszcie udało mi się pokonać moje własne strachy, strzelając im po banie w łeb, oczyszczając swój własny umysł. Cały ten czas klatka istniała tylko w mojej głowie. Moje osobiste demony zamknęły się w niej. Ale wygrałem i jestem wolny. Kiedy wróciłem do domu, zobaczyłem coś, czego wcześniej tam nie było. Wcześniej nie było również dziury w podłodze w łazience, nie było rozbitego okna, nie było potworów, ale no dobrze, zauważyliśmy tylko list. List od mojego przyjaciela. Nie byli zawiedzeni mną, ale po prostu poprosili mnie, żebym wrócił. Ich miłe słowa nareszcie przypomniały mi, że nie jestem sam i wciąż jest nadzieja. W pełni sił wyszedłem z domu, gdzie jeszcze kilkoma godzinami temu cierpiałem moimi najgorszymi koszmarami. W końcu wracam i tym razem znajdę wyjście z tej sytuacji. Wracam do domu. No, było miło. Fajny horrorek, taki na rozluźnienie, na odmurzenie raczej, bo nie przestraszyło mnie nic takiego nadzwyczajnego. Jeżeli macie super jakieś horrory, które chcecie, żebym koniecznie nagrał, mamy good ending, przypominam, więc like w górę. Nie, like w górę, nie da się lajka w dół dać, da się tylko lajka w górę dać, ale nieważne. Więc zostawcie lajka i zostawcie w komentarzach wasze propozycje na kolejne horrory, żebym nagrał. Ma być to najstraszniejszy horror w życiu, bo jeszcze nie było horroru, który by mnie przestraszył. Proste, wyzwanie dla moich widzów. Więc poł, właśnie jak kolejnym razem, nienawidzę się żegnać, muszę chyba dawać po 4 filmy dziennie, żeby się tak nie bać żegnać, bo wtedy wiem, że zaraz znowu się zobaczymy, ale no. Cześć.